Dobry wieczór, dzisiaj gościmy u pana Zbigniewa Narskiego, urodzonego w Warszawie, czyli rodowity warszawianin z małym epizodem w Lwowie z lat dziecięcych. Później wraca do Warszawy, bierze udział w powstaniu jako żołnierz KDW, oddziału wydzielonego grupy Andrzeja. Z małą historią, albo też dłuższą, znaczącą w jego życiu, historią, gdy się przesiedlił, wyemigrował do Holandii. I tutaj dzisiaj będziemy bazowali jakby na wiedzy poznawczej pana Zbyszka z punktu widzenia właśnie takiego Europejczyka, który mieszka w Holandii, a duszą jest nadal w Polsce. Człowieka rozległej wiedzy, dużej bazie doświadczenia. Może pan powiedzieć żołnierzem Armii Krajowej i potem, który później, właśnie co później, tak? Więc istniała taka organizacja, polska organizacja wojskowa na Zachodzie, tak? Więc to biuro, gdzie ja pracowałem, gdzie byłem współpracownikiem, to było biuro Polskiej Organizacji Wojskowej, połączone naturalnie z tym samym, tak, z różnymi wywiadami amerykańskimi, brytyjskimi, francuskimi, polskimi, które w tym czasie istniały, tak. No więc ja przeważnie, powiedzmy, jakieś 20 lat to byłem współpracownikiem tego biura, no a przedtem, powiedzmy, jakieś tam przygotowania dywersyjne, w Turcji, no i potem byłem kiedyś w Algierii, żeby tam się rozejrzeć, jak w czasie wojny w Algierii, prawda, Francuzi prosili kogoś, kto miał powiedzmy taką doświadczenie z partyzantki, jak w ogóle rozwiązać ten problem wojny tej właśnie wyzwoleńczej w Algierii, tak, no więc tam też byłem jakiś czas, parę tygodni, żeby się rozejrzeć, no więc mówię, Turcja i Algieria, to znaczy, jeżeli chodzi o zagranicę, tak, poza Europę, a poza tym no to różne szkolenia i tak dalej, no to normalnie, tak jak w wojsku, tak, posłali do takiej jednostki, do innej jednostki, bo my mieliśmy tworzyć, powiedzmy, kadrę te ewentualnie Wojska Polskiego w III wojnie światowej, tak, więc trzeba było przygotować, to biuro właściwie cały czas to pracowało nad tym, żeby przygotować materiały do utworzenia Armii Polskiej na Zachodzie, tak. Więc między innymi dlatego napisałem parę słowników, tak, to miałem zresztą bardzo dużo roboty, tak, to były bardzo dobre słowniki, ja mam rękopisy, tak, one pójdą do Muzeum Powstania, tak, więc jak mam to wszystko przejrzeć, to jest wszystko opracowywane pod tym kątem, że to wszystko będzie służyło Wojsku Polskiemu na Zachodzie podczas III wojny światowej, tak. I to było bardzo interesujące. Panie Zbyszku, pana wiedza na temat pewnie tych zagadnień przedwojennych, powojennych dosyć odległa. My byśmy się chcieli bardziej skupić się na spotkaniu z panem na temacie, który panu był pewnie znany przed wojną, czyli ruchu narodowym, tak? Czy pan zna obecnie sytuację w Polsce tego nowego ruchu narodowego, tych młodych ludzi, którzy właśnie się w to angażują? Czy coś pan wie na ten temat? No prawie nic, to znaczy pierwszy raz to czytałem artykuł bodajże do Rzeczy, tak, że powstaje jakiś ruch narodowy tam, powiedzmy, na większą skalę, tak. No to jest pierwszy raz, tak, a do tej pory no to tylko jakieś tam wzmianki, prawda, ale no, bardzo mało. Czyli generalnie co pan wie, to z mediów, tak? To znaczy ja znałem tutaj paru chłopców z Młodzieży Wszechpolskiej, tak, tak. To już od lat znałem, myśmy się parę razy spotykali tam. Ale to było w tym czasie, kiedy jeszcze istniało LPR. Oni mieli tam, powiedzmy, taką salkę u tego posła LPR, tutaj w Białymstoku, no ale potem to się wszystko rozleciało, no i ja potem kontakt z nimi straciłem, no więc to właściwie wszystko, tak. Mm-hmm. Mam takie pytanie, może takie trochę dosyć trudne, ale tak jakby kontrastowe też zarazem. Jest to pytanie takie, które często ostatnio pada, bo inaczej porównanie, że ruch narodowy jest porównywany często do faszyzmu. Nie wiem, czy to jest dosyć sprawiedliwe określenie, jeżeli jest, czy jest pozytywne, czy negatywne według pana? I w jakim aspekcie negatywne lub pozytywne? Ja panu też powiem. To jest w ogóle kwestia faszyzmu, to jest tak. To są pewne, że tak powiem, ustalone już po wojnie, tak? Pojęcia, tak? Tak samo jak w ogóle narodowy socjalizm. Czy powiedzmy Hitler. Hitler, można powiedzieć, właściwie do wiosny
1939 roku, to niewiele nabroił, można powiedzieć, tak? Bardzo mało, tak? A zrobił bardzo dużo dużego, jeżeli, do dobrego, jeżeli chodzi o Niemcy naturalnie, tak? Więc ja bym powiedział, że Ruch Narodowy właściwie w tym czasie brał do pewnego stopnia przykład, jeżeli chodzi o politykę ekonomiczną, prawda? Tak? Brał raczej przykład z tego, co robił Hitler, to znaczy tam była gospodarka, powiedzmy, no taka mieszana naturalnie. Hitler powiedzmy, nie wprowadzał socjalizmu w ten sposób, że wszystko ma być państwowe, tak? Tylko właściwie rola państwa ograniczyła się do nadawania kierunku, tak? Rozwoju gospodarczego i to było wystarczające, prawda? Ale znaczy ja panu trochę inaczej może zadałem to pytanie. Chodzi mi generalnie o to, czy widzi pan jakiś przykład, skoro są porównanie do faszystów, czy pan widzi jakieś negatywne formy faszyzmu w ich wykonaniu na przykład? Czym się pan kojarzy, w ogóle kojarzy faszyzm jako taki? Założenia? Z czym mi się kojarzy? Więc proszę pana, jakby to panu powiedzieć, z uporządkowaną gospodarką i w ogóle uporządkowaną administracją państwową, tak? To znaczy dosyć, można powiedzieć, twardym kierownictwem, tak? To znaczy nie z anarchią, nie z samowolą, tak? Z tym się kojarzy, z porządkiem. Czyli założenia, generalnie koncepcje faszyzmu nie są takie same w sobie złe, tak? Według pana? Tak, według mnie nie są złe, nie są złe. To znaczy, tylko widzi pan, to wszystko potem się wynatożyło, krótko mówiąc, tak, cała wojna i w ogóle rasizm jest zupełnie coś innego niż jakiś narodowy socjalizm, tak? To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Więc o to chodzi, że powiedzmy Hitlera czy Mussoliniego, czy nawet Mussolini zresztą w ogóle wiele złego nie zrobił. To się ocenia wszystko po wojnie, tak? Według tego, co zrobili podczas wojny, a nie wobec tego, co robili przed wojną, tak? Na ten temat się nie mówi. Ale ja panu dam na przykład, że powiedzmy król angielski nawet kiedyś widział się z Hitlerem, tak? I rozmawiał na ten temat właśnie, jak można, powiedzmy, zreformować gospodarkę brytyjską, żeby, powiedzmy, ludziom dać wtedy pracę, bo to wtedy był kryzys i tak dalej. Poza tym był generał angielski, Fuller, który stworzył broń pancerną. No więc on często odwiedzał Hitlera, napisał, powiedzmy, w jego książce, on opisał tę całą sytuację w Niemczech, tak? I tam może pan znaleźć takie zdanie, że właściwie w Niemczech wszystko, co było najlepsze, to poszło za Hitlerem, tak? Można powiedzieć, że właściwie Hitler to był półbogiem, tak? Tak? No bo samo to pozdrowienie, tak? Hej Hitler, no to hej Hitler to jest to, przepraszam za porównanie, ale to można również powiedzieć, niech będzie pochwalony, tak? Coś w tym rodzaju, tak? Niech bądź pozdrawiony Hitlerze, tak? To jest rodzaj religii, zresztą gdzieś jaka jest taka książka, Listy do Hitlera. No więc ma pan tam nic tylko, powiedzmy, pochwały i to Hitler otrzymywał dziesiątki tysięcy tych listów. Powiem panu jedną rzecz. Ja spędzałem Boże Narodzenie w 1944 roku na Okęciu i tam była jednostka niemiecka, tak, zresztą sanitarna. No i jeden z żołnierzy niemieckich tam, to jest był rolnik jest nad jeziora, powiedzmy, Padeńskiego. Miał urwane parę palców, więc na froncie już nie był, tylko był w tej jednostce sanitarnej. No więc on poprosił mnie, żebyśmy razem spędzili no, Wigilię, tak? No więc rozmawialiśmy, więc ja z nim szczerze rozmawiałem. No więc on jeszcze wtedy miał nadzieję, że Führer coś wymyśli, na pewno, tak? Sytuacja już była właściwie beznadziejna, prawda? Ale powiedzmy, wiara Niemców w Hitlera była tak już duża, tak? Że w ogóle oni nie przyjmowali innych wiadomości, po prostu nie przyjmowali, tak? Można to tak określić. Zgadza się. Znaczy, dla mnie generalnie chodziło o to, żebyśmy znaleźli jakieś porównania właśnie między korzyściami albo dobrymi aspektami z samej formy, powiedzmy, faszyzmu, bo ponieważ ci młodzi są porównywani w chwili obecnej do faszystów, ten ruch całonarodowościowy, tak? Ja uważam, znaczy to nic nowego w każdym razie przed wojną,
dzięki, można powiedzieć, ruchowi narodowemu Polska przeżywała swoje proskality. Jest proszę książka dosyć obiektywna na temat faszyzmu. Ja bodajże nawet ją mam tutaj, tak? Jeżeli się nie mylę, no to pan sobie może przestudiować, prawda? I on tam, tylko mówię panu, to wszystko jest po wojnie, tak? A przed wojną na ten temat wiele się nie pisało, wiele się nie mówiło, a w ogóle ta cała nienawiść, powiedzmy, do Niemiec, to wynikała z zupełnie innych powodów, tak? Zupełnie innych powodów, czysto ekonomicznych, tak? Zgadza się. No. Panie Bryszku, może inaczej. Przed wojną właśnie, dzięki dużemu wkładowi ruchu narodowego, Polska przeżywała swoje prosperity, tak, i gospodarcze, tak? Gdyby nie zahamowała tego wojna, to w każdym razie status Polski byłby bardzo, bardzo wysoki w Europie i powiedzmy na świecie, tak? Ja bym chciał się pana zapytać o następującą rzecz. Jakie dobre przykłady z tamtych, powiedzmy, czasów można było przejść na chwilę obecną? Jakie można dobre przykłady było przekazać po prostu młodym ludziom, żeby no po prostu oni jakby żyjąc tamtymi ideami tamtych czasów, mogli teraz tak samo funkcjonować w tych czasach, wyciągać tylko te najlepsze jakby wzorce z tamtych czasów. No nie, no widzi pan, no znaczy się z całą pewnością gospodarka polska, jeżeli chodzi o rozwój, no to była kierowana, to była powiedzmy rozwój, był napędzany przez politykę państwa, tak, a nie przez samoczynne jakieś przedsiębiorstwa czy bo ja wiem, czy powiedzmy prywatnych ludzi, czy coś, nie. To było wszystko pod kierownictwem państwa, tak, państwo powiedzmy nadawało ton, tak, i określało, co należy zrobić, z tym, że to naturalnie było dość, na dość ograniczoną skalę, no bo wtedy nie było możliwości, żeby to uregulować, powiedzmy, jakoś całościowo, tak. Jasne. Panie Zbyszku, ja myślę, że ci młodzi ludzie, którzy teraz właśnie angażują w ten ruch narodowy, są dobrze jakby zorientowani w tych realiach ruchu narodowego przedwojennego, to po pierwsze, czyli te podstawy, jakby swoje fundamenty tej wiedzy mają, z tym, że w chwili obecnej ludzie, którzy rządzą w tym kraju, jakby widząc to, ich tę tendencję, tą właśnie ideowość zawarta w tym działaniu, jest to jakby w tej chwili dla naszego polskiego rządu niekorzystne i rząd polski jakby stara się te wszystkie działania rugować, wyśmieszać, prawda, mając jakby do swojej dyspozycji media, o czym wiemy, robię z tego takie dosłownie jakąś taką szopkę moim zdaniem, tak? I tak. Jak pan się do tego by odniósł? No tak, ale widzi pan, w Polsce jest sytuacja w ogóle szczególna, można powiedzieć, tak? Polska jest w zupełnie szczególnej sytuacji, dlatego że obecny, powiedzmy, ten system i ta trzecia Rzeczpospolita, ona powstała wskutek porozumienia między Związkiem Radzieckim i Zachodem, tak? Zgadza się. No i Rosjanie postawili pewne warunki, tak? Jednym z tych warunków to było to, że na tych, powiedzmy, terenach tych republik dawnych demokratycznych nie będzie żadnych instalacji wojskowych. Tak? To jest pierwsze. Mm-hmm. Drugie, że zaopatrzenie w surowce w dalszym ciągu będzie za pośrednictwem Rosji, można powiedzieć, bo ona i tak dostarczała do tych krajów surowce i to było dla Rosji bardzo ważne. Tak? Mm-hmm. A państwa zachodnie mogły sobie tutaj, prawda, organizować tam różne supermarkety, przejmować przedsiębiorstwa, banki i tak dalej, czyli opanować życie ekonomiczne, życie gospodarcze. To było dozwolone. I to jest na przykład, weźmy NATO, tak? Więc to jest tak, że Polska jest NATO, tylko NATO nie ma w Polsce, tak? Bo Polska może sobie posyłać wojsko do Iraku czy do Afganistanu, tak, czyli wypełniać swoje funkcje czy obowiązki wobec NATO, ale NATO nie ma zamiaru i nie ma obowiązku żadnych, nie ma żadnych obowiązków w stosunku do Polski. Tak? To nie jest tak, że jeżeli coś się stanie, powiedzmy, czy Polska zostanie zaatakowana, czy nie wiem, czy coś, jakieś kataklizmy czy coś, to NAVO, państwa NAVO, te stare państwa NAVO nie mają obowiązku przyjść w Polsce z pomocą. To jest farsa, tak? Tak? Czyli wszystkie te zobowiązania, które są międzynarodowe, które Polska uczestniczy, są, jak pan mówi, są farsą i co za tym idzie, tak. Nie są rozwiązania w tej chwili, nie są w ogóle rozwiązaniem, tak, dla Polski. Tak, tak. Polska się po prostu dała wprowadzić, tak, taką grę stała. Tak, tak. A druga rzecz to jest Unia Europejska. Widzi pan, wspólnota gospodarcza absolutnie się udała, tak?
wspólnota gospodarcza, która poprzednich Unii, to, no to było tak, to było, znaczy rzeczywiście handel, tak, stałe kursy walut, tak, to było bardzo ważne, to lepiej się sprawdziło niż euro, tak. Te stałe kursy walut, bo te jednak można było w razie konieczności od czasu do czasu zmienić, prawda? Jeżeli sytuacja gospodarcza wymagała. No a Unia to jest w ogóle, można powiedzieć, tak jak teraz już widzimy, no to jest katastrofa dla Europy, tak? Krótko mówiąc, a szczególnie tych krajów słabszych. Bo jeżeli byśmy tak, powiedzmy, gdzieś na większej kartce papieru sobie napisali i narysowali, jak to jest z tymi wszystkimi dotacjami i subsydiami i tak dalej, no to by wyszło powiedzmy w ten sposób, że po pierwsze trzeba od razu jakieś 1/3 odjąć, bo to jest składka nasza, powiedzmy dostajemy 100 miliardów, 30 miliardów płacimy składki, czyli już tylko dostaniemy 70, tak? Tak. Teraz wkład własny, to właśnie wszystko zależy od wkładu własnego. Jeżeli wkład własny będzie, powiedzmy, określimy, no powiedzmy na połowę, to teraz musimy pożyczyć połowę tego co dostajemy, tak? Jak to powiedzmy, wyliczyć dokładnie można, więc jak to co dostajemy, jak policzymy te procenty, to musimy naczelanie pożyczyć w banku, powiedzmy jakimś w tych starych krajach Unii, bo w polskim banku tego nie dostaniemy, bo tych pieniędzy nie ma, tak? Więc jak będziemy płacili te wszystkie odsetki, to się okaże, że my to co dostaliśmy, to zwrócimy, tak? Zgadza się. Tak, tylko najgorsze jest to, że tych dotacji unijnych nie wolno używać do rozwoju gospodarczego. Nie można, nie wolno postawić fabryki, tak? Tak, czyli fizycznie wprowadzający polski. Czyli takie rzeczy jak drogi budować, czy jakieś tam szkolenia, takie jakieś nie najlepsze, tak? Bo już jakieś powiedzmy badania naukowe czy coś, to już na to Unia nie daje. Rozumiem, tak? Czyli panie Zbyszku, konkludując, Unia Europejska nie jest dla Polski w chwili obecnej żadnym dobrym rozwiązaniem. Nie, więc Unia Europejska troszczy się w ten sposób, że w Polsce Polacy będą wydawali te własne oszczędności na takie rzeczy jak drogi, czasem nie wiadomo dokąd i nie wiadomo dla kogo, a nie będą tych pieniędzy używać dla własnego rozwoju gospodarczego, tak? Czyli jasne. To jest pułapka, tak? Dokładnie. Panie Zbyszku, no ja rozumiem, że ci młodzi ludzie wykształceni wiedzą dokładnie o tym, jaka jest sytuacja w chwili obecnej w Polsce, co stanowimy dla Unii Europejskiej. Po prostu jesteśmy rynkiem zbytu tylko i wyłącznie, jesteśmy tanim pracownikiem. Więc jakaś konkluzja, jak to po prostu w Polsce w tym momencie można zmienić? No, powiedzmy na bazie ruchu narodowego, czy w ogóle to ma jakąś taką szansę przetrwania i dalszego rozwoju ten cały ruch narodowy? No nie, wie pan, to zmieniać to trzeba od samego dołu, tak? To znaczy jakieś... Ruch społeczny od samego dołu. Ruch społeczny, tak, od samego dołu. Ja panu dam na przykład taki prosty przykład. Wszyscy się skarżą na podręczniki, tak? No w Holandii rozwiązano bardzo prosto, tak? Szkoła kupuje podręczniki, wynajmuje te podręczniki uczniom, powiedzmy, przez jakieś 5 lat, tak? Jak są zniszczone, kupuje nowe, czyli Komitet Rodzicielski po prostu wymusił takie rozwiązanie i w ten sposób podręczniki kosztują, powiedzmy, 1/4 czy 1/5 tego, co się wydaje tutaj na przykład, tak? No, proste rozwiązanie. I takich rozwiązań jest niesłychanie dużo, tak? Powiedzmy, wszyscy oszczędzamy tylko w polskim banku. No, prosta sprawa. No. Ale my jako społeczeństwo, tak powiem, w ten sposób zorientowany mam bardzo wpływ na to, mały wpływ na to, co się dzieje w tym momencie w Polsce. Bardzo mały, tak, ale spółdzielnie. No i spółdzielnie, to jest najważniejszy ruch spółdzielczy. Spółdzielnia to jest najbardziej, powiedzmy, sprawny, tak, najsprawnie działający podmiot gospodarczy, tak. Jeżeli jest zysk, no to jest podzielony między członków, tak. Więc na przykład rolnicy. Rolnicy powinni się też zrzeszać, prawda, żeby wspólnie kupować na przykład nawozy, materiał siewny, to się owo i wspólnie sprzedawać i ewentualnie wspólnie przetwarzać swoje produkty. To jest możliwe. Z tym, że naturalnie trzeba się liczyć z przeciwdziałaniem, tak? To na pewno by wystąpiło, przypuszczam. O to chodzi naturalnie, bo ci, którzy na tym tracą, będą przeciwdziałali. No i widzi pan, ja panu coś powiem, to jest taka rzecz. W jaki sposób zniszczono w Polsce związki zawodowe?
z tym, że powstało, po prostu zachęcono ludzi przez to, że jeżeli ktoś był przewodniczący, czy pracował w związku, czy coś, miał pewne ulgi, miał pewne dochody, miał więcej czasu, tak? Więc powstała cała masa związków zawodowych. To nie jest jeden związek zawodowy, tylko są przedsiębiorstwa i jest parę związków zawodowych, tak? No i skutek jest taki, że można zawsze wygrywać jeden związek przeciwko drugiemu, tak? A czegoś takiego jak Federacja Związków Zawodowych, tak? Która mówi jednym głosem, no to tego w Polsce jakoś nie ma, tak? Tak, bo w Polsce grupy interesów. A no właśnie, no. Panie Zbyszko, mimo wszystko, bo tak zaczynamy trochę sceptycznie mówić, ja bym chciał, żebyśmy z tej naszej rozmowy wynikały jakieś pozytywne takie konkluzje właśnie dla młodych ludzi, że pomimo, że oni się zaangażowali w to, że oni, nie wiem, mają pewnie jakąś wizję swojego rozwoju, może tak z tego też wynika i to z naszych doświadczeń wynika, że jest to ruch społeczny oddolny, tak? Poparty dobrymi ideami. Tak. Faktycznie, że tylko nie ma, ten ruch po prostu nie ma, może nie jest bardzo rozreklamowany, bo nie ma własnych mediów, tak? Jest to, występuje może w jakichś środowiskach lokalnie, za mało może wypuklone, tak? Aczkolwiek ci ludzie mają dużo chęci do dobrego zapału, to są młodzi, dobrzy Polacy i mi się wydaje, że nie powinno się ich w ogóle zrażać, a tym bardziej jakby zachęcać ten tacy właśnie ludzie jak pan, którzy mogli być właśnie dobrymi mentorami i przekazywać te właśnie na bazie swoich doświadczeń przykłady, że warto to robić, tak? Że nie wolno tego zaniechać, skoro się już pobudzili dla wspólnej Polski, prawda? Żeby to kontynuować, tak? No, więc wie pan, w Polsce nie ma właściwie takiej solidnej partii politycznej, to nie ma, tak? Więc ta partia polityczna, gdzie ja powiedzmy się udzielałem, no to ja to zresztą napisałem gdzieś, powiedzmy parę kartek, tak? Więc to jest sprawnie zorganizowana partia, tak? Która przeprowadza szkolenia, tak? Po pierwsze, ma jasno określony cel, tak? Ma jasno określony, to jest ważne, żeby powiedzmy nie dzielić ludzi przez to, powiedzmy, że jakaś jest partia, powiedzmy, katolicka, tak? No i powiemy tak, nasz elektorat, wszyscy, którzy uznają, powiedzmy, przyznają się do moralności, tak? Katolickiej czy chrześcijańskiej, chrześcijańskiej jeszcze lepiej, no to są naszymi wyborcami, tak? Prawda? My z nimi będziemy się liczyli. Jeżeli zaczniemy teraz tak, dobrze, my chcemy tylko mieć wyborców, którzy chodzą do kościoła, no to będzie już dużo mniej. Potem tylko takich, którzy chodzą do spowiedzi, no to będzie jeszcze mniej. Potem jeszcze tacy, którzy absolutnie się zgadzają ze wszystkim, tak? No to będzie jeszcze mniej, więc będziemy mieli bardzo ideowo wysoko, powiedzmy, stojącą grupę ludzi i to będzie 5% wyborców i nigdy nie będziemy niczym rządzili, tak? Czyli elektorat musi być ujęty jak najszerzej, tak? Kto nie jest przeciw, to jest z nami, tak? Dobrze. Panie Zbyszku, tak woli informacji, bo pan mówi o swojej partii, a pan nie nadmienił, jaka ta partia jest. Żeby pan teraz w tej chwili wymienił, jaka jest partia, to pan zrobiłby rewolucję w Polsce, ponieważ ta partia pana w założeniu z nazwy ma takie koneksje niezbyt dobre w Polsce. Aczkolwiek jest to młoda partia, nowa partia. Tak. I jest to partia Socjalistyczna Partia, czyli pierwsza partia teraz to będzie chyba w Holandii, tak po tych wyborach wrześniowych tamtego roku, tak? Tak. No nie, ta partia już istnieje stosunkowo długo, tak, ale... Ale po wyborach na pierwszym miejscu ona, ona nawet miała mieć bodajże 35 mandatów. Czyli tak? Partia Socjalistyczna to się w Holandii sprawdziło, tak? Się zastanawiali, wie pan jak to powstało? Powstało tak. Zeszło się trochę ludzi, powiedzmy, i powiedzieli tak, słuchajcie, my nie chcemy być dodatkiem do pieniądza, tak? Tak? Mamy tego wszystkiego dość, tej całej zabawy. Czyli tak? Waszą ideą nie był wyzysk? Nie. Więc nie chcemy być dodatkiem do pieniądza, więc musimy zorganizować jakąś partię. Więc najlepiej jest przejąć jakąś partię, która już istnieje, tak? Bo ona ma już i pewien elektorat, i ma jeszcze ma budynki, ma powiedzmy jakieś środki, powiedzmy, do drukowania jakichś, powiedzmy, książek, czy ulotek, czy ma jakieś pismo, czy tak dalej. Więc myśmy to, powiedzmy, to duża grupa ludzi, myśmy to przyjęli. Potem myśmy się zastanawiali, jakby to wymyślić, my jakąś nową nazwę, no ale żeśmy niczego nie wymyślili. No i to właściwie nawet się nie mówi socjalistyczna, mówi się SP, tak? To się nazywa SP. To jest bardzo dużo młodych ludzi też, tak? Mm-hmm. I jest sporo ludzi, którzy, powiedzmy, tam nie majętnych, ale jest sporo też ludzi, nawet zamożnych, którzy po prostu wspomagają tą partię, tak? Sponsorują, tak?
bo to nie wszyscy, którzy mają pieniądze, to tak strasznie lubią pieniądze, tak? To jest nieprawda, tak? Ludzie, którzy mają pieniądze, to nawet lepiej wiedzą, że pieniądze to nie jest wszystko, a właściwie to jest bardzo mało, tak? Dobrze, panie Zbyszku, w takim układzie wrócimy na nasze polskie podwórko. Jak pan sam stwierdził, że to był taki wymóg, że po prostu taka partia musiała zaistnieć w chwili obecnej, od dwóch poprzednich wyborów w Polsce jest część w Polsce właśnie elektoratu, który po prostu albo w tych wyborach nie uczestniczy, albo po prostu nie widzi w tych partiach, które są swego wyjścia, tak, swojej drogi. Jest to generalnie około na ten dzisiejszy czas określone 50% wyborców, tak, które nie widzą w tych partiach, które są swojej partii. Tak. Być może takim właśnie dobrym rozwiązaniem byłby ten ruch narodowy w Polsce. Tak. Ci młodzi ludzie, którzy uważają, że ci, którzy byli przez te 20 lat po transformacji, czy tam 25 powiedzmy, się nie sprawdzili, bo jaka w Polsce jaka partia nie rządziła, jaka by to nie była opcja, wszystko tak, brnie tak, w kierunku tak, ale zniszczenia pan, gospodarki. Właśnie ciekawe jest, że w naszym programie my chcemy pozostawić powiedzmy dorobek cywilizacji tej chrześcijańskiej, chcemy pozostawić tak, jak jest. Tak? Nie chcemy tego wszystkiego rujnować. To jest ciekawe, tak? Zgadza się. No, w chwili obecnej, na przykład w Polsce, ja osobiście jako człowiek wierzący wybaczam wszystko, ale z drugiej strony, jak widzę na przykład tych ludzi, którzy mają w tym momencie po 60-70 lat, czy po 50 w górę, a biernie jakby obserwowali to, co się działo po okrągłym stole w Polsce, tak? Czyli jakby przyjęli to, co wcześniej wytworzyli. Tak. Albo ich ojcowie, powiedzmy, tak? Tak. I ci młodzi ludzie właśnie, którzy teraz w Polsce jakby chcą zaistnieć, czy po prostu to zmienić, są oczywiście negowani, jak powiedziałem wcześniej, ośmieszani, bo to jest dla partii rządzącej w Polsce niewygodne, a co za tym idzie, w drugą stronę, te partie, które tutaj rządziły, nie zrobiły dla Polski, nie dla Polski rozwoju, tak? Zapewnienia bytu następnych pokoleń. Wręcz przeciwnie, jesteśmy obłożeni dużym debetem, tak? Dużymi, powiedzmy, odsetkami, które będziemy musieli spłacać przez dwa, czy kolejne trzy pokolenia, tak? Które Polska jakby nie jest w stanie nawet odrobić fizycznie. Tak, ale więc istotne jest, więc członków partii trzeba szkolić, szkolenia muszą być na każdym szczeblu, więc my mamy w tej partii szkolenia, powiedzmy, jeżeli ktoś chce być radnym, przechodzi kurs radnych, tak? Jeżeli ktoś chce być w sejmiku wojewódzkim, przechodzi kurs posłów do sejmiku. No, posłów, powiedzmy, do parlamentu, no to się nie szkoli, ale to są już przeważnie ludzie, którzy mają duże doświadczenie, powiedzmy, zawodowe. No i jeszcze najważniejsza rzecz, wynagrodzenie posłów, tak? Posłowie utrzymują od partii. To znaczy, ktoś zostanie posłem z naszej partii, zrzeka się, powiedzmy, uposażenia poselskiego, na rzecz partii i partia mu płaci tak, żeby nie powiedzmy jeszcze z chwilą, kiedy przestanie pracować, tak, i zostanie posłem, bo to już nie może, przeważnie nie może wykonywać zawodu, żeby nie stracił nic na tym, tak, więc jeżeli ktoś chce zrobić karierę w polityce, no to u nas nie ma na to miejsca, tak, i tacy ludzie, powiedzmy, do nas nie przychodzą. To jest bardzo ważne. Jasne. Czyli doszliśmy już do wniosków, że podstawą sukcesu na chwilę obecną powinna być w Polsce inicjatywa oddolna, to po pierwsze, tak? Tak. Na pewno edukacja, to po drugie. Tak. Po trzecie? Tak, ale nie wie pan, lustracja, tak? Chodzi o lustrację, tak? Znaczy, nie, no, powiedzmy, że nie jesteśmy mściwi, tak, że jesteśmy ludźmi dobrej kultury i chcemy po prostu, nie brnąc o co było wcześniej, chcemy stworzyć nową jakość Polski, tak? Tak, ale wie pan, ja panu powiem jedną rzecz. To może pan jeszcze nie wie, ja też byłem tajnym współpracownikiem, tylko bardzo, bardzo krótko. A mówi pan po czasem, rozumiem. Tak, więc o to chodzi, o tych doniesicieli i tak dalej, tak? Więc w pewnym momencie, tak? Mhm. W pewnym momencie po prostu poproszono mnie, bo mnie zwolniono z więzienia po 5 miesiącach, bodajże tak. No i teraz dobrze się ze mną, powiedzmy, obchodzono, można powiedzieć, jak na te czasy, tak? No i poproszono mnie, żebym ja się jakoś odwdzięczył, tak? Tak? No więc ja wiedziałem już wtedy, że będę musiał się, powiedzmy, ulotnić stamtąd, tak? No ale musiałem zyskać na czasie, prawda? Więc jeżeli powiem nie, no to pójdę do więzienia i to od razu, tak? Nic mi się nie uda. To więc napisałem wspaniałe opracowanie na temat wszelkich nadużyć gospodarczych w 3. Berlińskim Pułku Piechoty. Wielostronicowe. Usłyszałem, że to nie o to chodzi, tak? No ale
parę dni, można powiedzieć, później wydarzyła się ta właśnie cała historia z ruszeniem pułku na tą operację Wisła, tak? No i wtedy awantura wielka i ten mój porucznik się tam poróżnił z tym kwatermistrzem, zresztą bardzo przyzwoitym człowiekiem. Rudenko się nazywał, tak? Major Rudenko. No i uznał ten porucznik Kasman, uznał, że teraz to jest jego koniec, tak? A ja dostałem rozkaz, żeby odstawić naszego magazyniera, któremu zresztą sam wystawiłem fałszywą przepustkę, tak? I którego aresztowano, miałem go odstawić do sądu i prawdopodobnie aresztowaliby mnie tam tak samo, tak? No więc żeśmy się we trójkę szybko zmówili, no i przestaliśmy jej koniec, tak? No więc mówię pan, że ktoś był donosicielem, to nie znaczy jeszcze, że był szkodliwym donosicielem, tak? Jasne. Bo można być takim donosicielem, że można jeszcze tak nakręcić, tak? Tak? Wprowadzić tyle zamieszania, prawda? No. No więc mówię, jeżeli chodzi o lustrację, to trzeba by dobrze się zastanowić, kto rzeczywiście był szkodnikiem, a kto nie. Bo to tacy też byli. Jasne. No, więc to jest trudna lustracja. Lustracja to jest niesłychanie trudne zagadnienie. Niesłychanie trudne zagadnienie. I jeszcze nie wszystkie materiały posiadamy, tak? Znaczy ja myślę, że lustracja w tym momencie nam nic nie daje, w związku z tym, że w momencie, gdy pan prezydentem Nowy Polski był pan Olej Wałęsa, zaopiekował się zasobami EPN-u, między innymi w momencie uważam, że też te wertowanie teczek nam nic nie da. Panie Zbyszku, mam takie pytanie. Czy pan zna taką postać jak pan Grzegorz Braun? Publicysta, filmowiec. Reżysera. Tak, reżyser. Tak. Słyszałem kiedyś o nim. Tak. On wysunął taką fajną sentencję, że co jest w Polsce w tym momencie potrzebne? Strzelnica, kościół i szkoła. No tak, to znaczy jakaś strzelnica. Widzi pan... To nigdy nie zaszkodzi, tak? Jeżeli powiedzmy młodzi ludzie, tak? Jeżeli młodzież, tak jak powiedzmy kiedyś był... powiedzmy szeroko rozwinięty, powiedzmy, związek strzelecki, czy przysposobienie wojskowe było. Towarzystwo gimnastyczne też. W polskich kołach było już od liceum, tak? Tak. Czy od czwartej gimnazjalnej było przysposobienie. Tak. Przysposobienie wojskowe nikomu nie zaszkodzi, tak? Tak. Bo można się nauczyć nie tylko strzelać, czy coś, czy powiedzmy obsługi broni, czy coś, ale można się nauczyć porządku, tak? Tak. Można się nauczyć organizacji, tak? Prawda? Można się bardzo dużo nauczyć w takiej wojskowej organizacji, więc to raczej, ja bym powiedział, przysposobienie wojskowe w tego rodzaju, w tym wypadku tylko prywatne musiałoby być, bo państwo się tym nie zajmuje. Tak? Nie, znaczy właśnie generalnie chodzi o to, żeby państwo w ogóle w to nie ingerowało na tej zasadzie, żeby to było i szkolnictwo na to było oparte, kościół, tak, takim czy innym wymiarze, bo wiemy, że od czasów posoborowych kościół też nie do końca transparentny i za tym idzie, chcielibyśmy właśnie, żeby państwo jako takie nie mogło ingerować właśnie czy w kościół, czy w edukację. Ale sytuacja kościoła w Polsce jest bardzo szczególna, tak? Jest bardzo szczególna, jest zupełnie nieporównywalna do innych krajów europejskich, przynajmniej tych zachodnich, tak? I właściwie to, powiedzmy, to jest paradoks, że w Polsce, powiedzmy, ludzie raczej powiedzmy biedniejsi, to oczekują, powiedzmy, czegoś od prawicy, tak? I powinni głosować na prawicę, tak? A ludzie, powiedzmy, którzy raczej zamożniejsi, którzy się dobrze urządzili, no to jest tak zwana lewica, tak? No więc, Polsce, no, więc tak. Ja, no więc ja panu powiem tak, jak to się na Zachodzie stało, co to się stało z tą lewicą, tak? Więc wszystko było w porządku, dopóki istniał Związek Radziecki, tak? Każdy rząd był bardzo grzeczny, bo wszyscy wyborcy mogliby, wielu było wiadomo, nie będzie im się podobało, będą głosowali na komunistów. W takich krajach jak Francja czy Włochy, no to była 1/3 wyborców, to byli komuniści. W takiej Holandii było znacznie mniej, ale było coś, była alternatywa, tak? I trzeba było się liczyć. Od chwili, kiedy upadł Związek Radziecki, nie trzeba było się już z niczym liczyć, czy można było robić, co nam się podoba. No i widzi pan, skutki tego, co nam się podoba, no to pan teraz widzi ten kryzys, Europa i to wszystko, Unia Europejska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc w
Polsce nie ma prawdziwej lewicy. O, jeszcze jedna rzecz. A co się stało z tą socjaldemokracją? Socjaldemokracja już dawno akceptowała zwyczajny kapitalizm, a teraz zaakceptowała neoliberalizm. Zaakceptowała ten jadowity kapitalizm też, ale musiała gdzieś znaleźć jakieś powiedzmy, no, powód do istnienia, tak? No więc zaczęły się te wszystkie historie obyczajowe, tak? To oni już tych ludzi pracy nie popierali i powiedzmy nie reprezentowali, no to zaczęli reprezentować wszelkiego rodzaju, a to uchodźcy, a to homoseksualiści, a to tamto, czyli różne takie, to są powiedzmy wymówki, żeby istnieć, tak? Więc to jest socjaldemokracja, tak? A prawdziwej lewicy, to znaczy takiej lewicy, która się reprezentuje, powiedzmy, interesy ludzi pracy, którzy żyją z pracy rąk w ten czy inny sposób, no to na ogół nie ma, tak? No to wyjątek jest to, że to jest nasza ta taka partia, tak? No ale to... Ale ja myślę, że do tego w Polsce chyba nie wrócimy, co nazywamy lewicą tak naprawdę. No, lewica nie będzie stanowiła o substancji Polski. Na tym polega tutaj trudność, tak? Więc jeżeli przyjedzie ktoś z zagranicy, no to powiada, no to jak to tutaj jest? Tak? Lewica to ma pieniądze, tak? A prawica no to nie ma pieniędzy. To odwrotnie. Odwrotnie, jasne.